Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj mamy piękny dzień, bo wiem już na 100%, że jak wbijemy 582 poziom, to będziemy mieć już spokój, jeśli chodzi o wartę na eventy Golda, bo teraz, jak widzicie, za jedną godzinę dostaję 9 972 000 Golda, co na przeliczenie 10-krotne daje nam 99 700 000. Więc tylko pozostaje nam wbić ten poziom 582 i cieszyć się z tego, że już nie będziemy musieli sobie ustawiać warty o godzinie 14 w czwartki przed eventem Golda, bo już po prostu nas to nie będzie dotyczyło. To możemy sobie sprzedać. Musimy kupić Gryfosmoka, bo nam się niestety skończył. Troszkę grzybki spadły, niestety, bo gdzieś tak coś mi się przycisnął Enter na doktorku ABW, ale niestety nie padł. Więc na razie musimy sobie radzić tak. No i elewator niedługo. Niedobrze, bardzo niedobrze, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy poniedziałek, wy to widzicie we wtorek, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w piątek. No i pewnie będzie taktyka taka sama w piątek w elewatorze jak ostatnio, więc będziemy sobie to łoić powolutku, żeby zdobywać wszystkie te skrzyneczki codziennie. Mam nadzieję, że to będzie w miarę ładnie nam szło. Zaczynamy od przedmiotu, który idzie od razu do kotła. Czyżby wiedźma nadal chciała wszystkie przedmioty? Nie, no chce bronię, więc w sumie spoko. W sumie spoko nam się to trafiło. No to myślę, że wypadałoby zrobić tu też ataki, bo jeszcze jestem daleko, daleko za murzynami, jak to mówią, z dzisiejszymi rzeczami, więc czas tutaj wszystko poogarniać, żeby nam śmigało, więc odbierzmy expa, odbierzmy golda, odbierzmy duszę. Możemy też podkarmić sobie władcę, może nawet w ten sposób. Od razu zróbmy już tutaj ataki. Wiadomo, że musimy wybrać numeros unos i sobie go przyatakować. Jeszcze tydzień mamy, żeby tutaj zbierać na kopalnię złota 95, więc to sobie na spokojnie zrobimy. 3721, które miejsce nam to da? No ciężko stwierdzić, niestety, więc na razie się nie dowiemy, wracamy na awkę. No troszkę irytujące jest to, że nie wiemy, które mamy w tym momencie miejsce. Podejrzewam, że albo trzecie, albo czwarte. Ciężko mi to powiedzieć na ten moment, które to miejsce jest. Wczoraj, jak patrzyłem, byłem jeszcze trzeci. Chyba. Albo i nie. Już nie wiem, nie pamiętam. Tu weźmiemy sobie tą misję. Chyba, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, który byłem. Chyba jednak byłem czwarty. No ale to nic. To sobie wrócimy do toalety. I sobie też od razu to rozmontujemy. Ta podka mnie interesuje. W sumie weźmiemy sobie tą podkę, żeby tutaj podgonić troszkę tą intą. Tą wytrzymałką raczej pod intę i jest spoko, lecimy dalej. No dzisiaj chyba spadniemy z grzybami, w sumie na pewno spadniemy z grzybami poniżej 1000. To się robi troszeczkę niebezpieczne, ale mam nadzieję, że sobie jakoś tutaj z tym wszystkim poradzimy. To jest przedmiot do rozmontowania, więc działajmy sobie dalej bez problemu. No i trzeba będzie pomyśleć, co tu zrobić, żeby wyskoczyć gdzieś do lasu na jakieś zbiory grzybowe. A wcale nie bardzo mam teraz na to czas. No ale zobaczymy, czy to się nam powiedzie. Zobaczymy pewnie w okolicach elewatora, jak to się nam udało, czy udało się nam wybrać na grzyby, czy udało nam się coś uzbierać, czy też niestety nie i będziemy sobie przez następny miesiąc no dość mocno uważać na te grzybki nasze.
No, ciekawy jestem, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało w najbliższym czasie na tym naszym magu. Już wiem na pewno, że nie możemy sobie pozwolić absolutnie na żadne straty grzybowe, jeśli chodzi o jakieś głupoty, więc tutaj będzie liczenie każdego grzyba bardzo, bardzo mocne. No ale co, no, zachciało się przycisnąć enterka, no to teraz trzeba pocierpieć. No to wezmę tą misję, dużo expa, a tylko 2 miliony golda różnicy, czy tam 3 piąteczki. No i mamy praktycznie pierwszy pasek za sobą. Zobaczymy, jak to tutaj teraz będzie wyglądało w drugim pasku. No i też chciałbym poinformować, że polska reprezentacja w siatkówkę zajęła 3. miejsce w Lidze Narodów, czego serdecznie im gratuluję. Szkoda jednak, że z USA w półfinale sobie nie poradzili. No ale cóż, nie można wygrywać ciągle. Na razie mapka idzie przyjemnie. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Czy wywali nas podczas robienia awki, czy też nie. W końcu to jest nowy backend, więc tu wszystko jest możliwe. Więc zaraz pewnie się tutaj coś takiego stanie, czego nie przewidzimy. Na pewno dostaliśmy jednego grzyba, to jest bardzo dobre. Teraz im więcej grzybów będziemy dostawać z awki, tym lepiej. No i też będą bardzo cieszyć grzyby z koła. To no będzie ciężki czas, naprawdę będzie ciężki czas, żeby tutaj te grzyby mieć na trzy paski, na gryfa i tak dalej, no bo jeszcze gryf dochodzi do tego. No może być, no może być naprawdę różnie. Tu wezmę to. No bo tutaj oczywiście gryfa bierzemy tylko wtedy, kiedy on jest nam potrzebny. Nie mamy wyżyłowanego gryfa na jakiś tam dłuższy okres, tylko po prostu kończy się 14 dzień, to trzeba go kupić. Szkoda, że dzisiaj nie zdążyłem zrobić awki przed tym, zanim mi ten gryf uciekł. No ale cóż, nie było możliwości, żeby coś takiego zrobić, bo byłem po prostu w pracy. No więc no cóż, nie zaoszczędziłem dzisiaj absolutnie wcale na gryfosmoku. Ale mam nadzieję, że za 2 tygodnie się to powiedzie, bo będziemy mieć naprawdę dużo czasu, bo mamy o 21:41, trzeba do 21:41 czas, więc myślę, że awka tego dnia 8 sierpnia będzie raczej zrobiona dość wcześnie, żeby tutaj zaoszczędzić sobie jeden dzień gryfosmoka. No i dobra, mamy, co my tu mamy? Może weźmiemy tą misję, taką pośrodku, 997 grzybów, no proszę. Czy będzie troszkę więcej przed kołem jeszcze, czy już nie? No chciałbym jeszcze dostać jakiegoś grzybka tutaj z awki. No jeszcze przecież jednego zużyjemy na 11 piwko, więc no ze 2 grzyby chociaż chciałbym dostać jeszcze z tej aweczki, żeby było miło. No, ale nie wiem, na razie nie widać ani nie słychać nic takiego pozytywnego z naszej aweczki, żeby tutaj coś wygrać. Jeśli chodzi o plakat, to był bardzo prosty tutaj dzisiaj, bo mieliśmy wykopać klejnot, więc po prostu od razu nam się zrobiły, jak tylko wstałem. Tutaj kolejny przedmiot, który sobie możemy odłożyć gdzieś tam na górę na rozmontowanie. No i dobra, lecimy dalej. Jakie tutaj jeszcze misje nam się pojawią? Kurczę, szkoda, że same długie. No ale co poradzimy? No nic, nic nie możemy poradzić. Tak nam losuje, tak musimy wybrać. Kolejna piątka, jakieś tutaj coś, kolejny item do rozmontowania. Okej, no niech będzie, tu powiedzmy 5 milionów golda piechotą nie chodzi. Powoli chyba też zbliżamy się
do momentu, gdzie cytryny będziemy mieć w ilościach tysięcznych, więc no też fajnie. No te misje to po prostu szaleństwo. No i będziemy teraz kalkulować. Będziemy kalkulować mocno, bardzo mocno tutaj ten mak będzie kalkulowany, obliczany. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo dalej. No czas nas uczy pogody, czas nas uczy cierpliwości. Czasami mi tej cierpliwości niestety brakuje. Przez co, no ja wiem, że nie powinienem tutaj używać Entera na lochy, bo prędzej czy później i tak padną. No ale czasami mnie poniesie chwila, że tak powiem. No i coś takiego właśnie mnie poniosło wczoraj. No i troszeczkę grzybów spaliłem. No niestety bezużytecznie, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Jak tak patrzyłem sobie na procenty na lochy, no to najciekawsze jest to, że na ABWW mam już 0,36% szans, a na następnego, czyli na Shakesa, mam ponad 2%, więc tutaj praktycznie jeśli ABWW padnie, to mam dość szybko 600 milionów expa, więc to nam na pewno bardzo pomoże w zdobywaniu levelu numer 600. No i co wtedy? I wtedy zostanie nam tu jeden przeciwnik, a tu trzech, czyli tylko czterech przeciwników będziemy mieli do końca lochów, więc no naprawdę zrobiłoby się ciekawie. No i później, no to wiadomo, no tu weźmiemy chyba to jednak, później to już wiadomo, że w pierwszej kolejności padłby tutaj Poseidon, a później, no to nie wiem, czy pierwszy by padł Fidget, czy jednak tutaj, nawet nie pamiętam, kto jest dziewiąty, szczerze mówiąc, o niestety awka nam się skończyła, o której ja jutro wstaję, no myślę, że możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin. No i spoko. To odbierzmy. Jak stoimy z tą mapką? No dzisiaj bardzo słabo. Chyba 30 milionów zawki samej zdobyliśmy, więc słabiutko. Ale jeszcze przed nami troszkę ataków na arenie. A propos areny, to dobrze by było ją zresetować. Zobaczcie, że dość sporo się uzbierało. Mamy 42 septy, więc już powolutku do połowy tego E się zbliżamy. Potem jeszcze następne. I jeszcze trzy następne i jesteśmy w domu, jeśli się nie mylę, więc to już bardzo, bardzo blisko. No to co, koło, no i liczymy na grzyby, no i może złoto, no jest pierwsze złoto, jakiś item, grzybków na razie nie widać, 990, już nie ma 990, ile nam zostanie po dzisiejszym dniu? Siedemdziesiąt siedem. Niedobrze. Bardzo niedobrze. I tylko też jedno złoto z koła, więc też słabiutko. Myślę, że te przedmioty, które tutaj są do sprzedania, mogę przerzucić gdzieś tutaj na koniec, żeby nam się nie mieszały. A to wszystko jest chyba na rozmontowanie, więc dobrze, bardzo dobrze. Mamy kilka takich itemów. O, tu jeszcze jest coś. Mamy jeszcze kilka takich itemów, które nie zmienią swojej wartości odłamkowej, jeśli przerzucimy to przez toaletę. Więc idealnie dla nas. Jak my w ogóle z aurą stoimy? 900 na 1000. Jako, że dzisiaj jest poniedziałek u mnie. We wtorek 25, środę 25, czwartek 25, piątek. Nie wiem, czy w piątek czasem nie będą sterylne sedecy. Kompletnie nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało, bo ja oczywiście gdzieś tam u siebie na Discordzie znajdę to. Więc zaraz tutaj się dowiemy. Tak, są sterylne CDS-y, więc musimy to zrobić troszeczkę inaczej.
Więc we wtorek 25, w środę 25, w czwartek 50, czyli w czwartek no ta brońka poleci niestety na wrzucenie do toalety, żeby mieć czyściutką aurę już na spokojnie na sterylne sedesiątka, więc tu jest o tyle dobrze. Dobra, no to co dalej? Widzę, że tutaj już możemy sobie coś poklikać, więc to też jest ok. Niech tutaj nam pracuje to wszystko ładnie. I co? Jest wszystko? Jest wszystko. Bardzo dobrze. Za minutkę walka pupili. No to trzeba by było wydać może statystyki. Zobaczmy, jak to nam pójdzie dzisiaj. Tutaj mamy już, no myślę, że jak wydamy to wszystko, co dzisiaj mamy, no to za 154 tysiące na pewno jeszcze nie. Ale zaraz zobaczymy, jak to będzie nam tutaj szło. Na razie wygląda w miarę przyzwoicie wydawanie statystyk. Wiadomo, że to nie jest prędkość światła jak to na starym Begendzie, ale jednak idzie to w miarę sensownie. I oby tak szło cały czas. Nie zwalniało. Przyspieszyć mogłoby oczywiście, ale jeśli nie zwolni, to jest naprawdę dobra informacja. Jeszcze tylko 30 statystyk, więc spoko. 153, 563, no to myślę, że z 650 powinniśmy mieć końcóweczkę. No, 690, więc tak na szybko mój mózg kalkuluje. Troszeczkę zaniża oczywiście moje statystyki, ale jednak jestem cały czas dość blisko w tym, co ja tu sobie przepowiadam. No więc co, no ładny wynik punktów życia też już fajnie wygląda, no i czas spróbować AWWW. Wiadomo, że pewnie nie padnie, ale przyjdzie i na niego pora. Barbar zrobił dosyć sporo. Maguś niestety bez krytów, więc lipa. Więc to już nie będzie ta próba. 9 miliardów to ja sam nie zbiję, więc możemy już przestać to oglądać. No i dobra, co my tu jeszcze mamy? Chyba wszystko. Tutaj chłopaki idą na urlop chwilowy, a jeszcze kości. No dobra, to jeszcze kostkami sobie rzucimy. Nie chcę dusz, spróbujemy złoto. Może tutaj coś? Niestety nie. Dobrze, że tutaj za grzyby nie gramy. Albo by było jeszcze gorzej. Tu może odłamki. O, dziękuję. 250, tu może złoto. O, dziękuję. 2400. Bardzo ładnie. Przynajmniej coś udaje nam się wygrać. Tutaj niestety nie wezmę nic. Nic nie wygramy. Tutaj spróbujemy złoto. Ach, niestety nie. Jeśli chodzi w ogóle o podsumowanie eventu Golda tutaj na tej postaci, to w miarę przyzwoicie nam to wyszło. Sporo dostaliśmy golda z kostek, oczywiście nie mieliśmy żadnej piąteczki, ale chyba ze 3 albo 4 czwórki z goldem nam się trafiły, więc to i tak uważam, że dosyć przyjemnie. Okej, jak tu wygląda w ogóle sytuacja z tymi jedzeniami? No z cytrynami jeszcze tylko 59 cytryn i mamy 1000, więc to też dobra informacja. Chodźmy tym mrokiem, spróbujmy tutaj coś ugrać. Dobrze, 19 punkcików. Ciekawe, czy się nam odbugowały rankingi. W pupilach, o, miejsce pierwsze, o dziwo. A tutaj miejsce czwarte. No to nadal nie przeskoczyliśmy Talariusa. Kurczę, ile on tu może mieć władowane z tego władka? To jest dobre pytanie. My już mamy 3721. A nadal nie mam pojęcia, jak tutaj innych przeskoczyć. No cóż, wydaje mi się, że to tyle. Możemy sobie jeszcze tutaj spróbować zaatakować gildię i cieszę się, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie, że dołączacie do Discorda. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, komentarz, no i oczywiście subika, jeśli go nie macie. Trzymajcie się cieplutko i na razie.